Cześć, to Marek z Trybusolo. Dziś chciałem pokazać Wam grę Leaf, czyli Liść. Grę wydało Weird City Games. Dziękuję za przesłanie egzemplarza do recenzji. Jest to taka gra logiczna, taki abstrakt, gdzie będziemy sobie układać liście. Będziemy dokładać liście na stole, tworzyć piękną taką mozaikę z liści. Będziemy tam jakby kusić czy wabić różne leśne zwierzaki. Będą tam się na tych liściach pojawiać grzyby. Taka gra bardzo związana z naturą, przyrodą, pięknie wygląda. Idealna gra na zbliżającą się jesień. Gra jest od 1 do 4 graczy, można grać solo, jest automa, czyli nie pobijamy własnego wyniku, tylko gramy z przeciwnikiem. Ja Wam teraz pokażę, jak się w tą grę gra, na czym polega rozgrywka, a potem przejdziemy sobie do podsumowania. Tak wygląda rozgrywka w Leaf. W lewym górnym rogu mamy matę z liściami. Te liście są w 6 różnych kształtach i w 5 różnych kolorach, czyli mamy 6 kształtów, 5 kolorów. Te liście będziemy stąd podczas gry zabierać i zagrywać na stół, dołączając je do liści, które już tam się znajdują i będziemy wykonywać dzięki temu różne akcje. Tutaj mamy planszetkę ze zwierzętami. Zawsze mamy wyłożonych 5 kart. Jest taka talia, w której jest dużo więcej tych różnych zwierzaków. I podczas gry będziemy również starać się zbierać zestawy zwierzaków tego samego rodzaju. I te zestawy będziemy starali się tutaj umieszczać na dole naszej planszetki gracza, żeby również zdobywać punkty na końcu gry. Tu u góry, nawet na początku, mamy taki licznik, można powiedzieć, pory roku. Taki znacznik, będziemy go sobie tutaj po tym torze przesuwać. Przesuwają go gracze podczas tury gracza. Jeśli gracz ma w swoich zasobach 3 takie znaczniki słoneczek, może je wydać po to, żeby ten znacznik przesunąć w prawo. Po przesunięciu dostaje te punkty zwycięstwa, które są tu nadrukowane. Tutaj są też takie miejsca, kiedy przychodzi mróz. Jeśli przekroczymy tą linię, to zwierzaki, które mamy zebrane, będziemy wrzucać tutaj na dół planszetki, powiem o tym za chwilę. W każdym razie, kiedy ten znacznik dojdzie na całkiem na prawo, tutaj za tą linię winter, czyli zimy, gra się kończy i liczymy punkty. Gra się również może skończyć, kiedy 3 stosy liści różnych są wyczerpane, czyli albo wyczerpią się 3 stosy z liściami, albo ten znacznik dojdzie na prawą część, wtedy odpala się koniec gry. Te zwierzaki będziemy zbierać, niektóre z tych zwierzaków mają tutaj taki symbol żołędzia. Jeśli taką kartę weźmiemy, zdobywamy taki znacznik z żołędziem. Te żołędzie to są po prostu punkty zwycięstwa. Mamy takie karty jeszcze liści, każdy gracz zaczyna z 3 i te karty będziemy wydawać podczas naszej tury, żeby odpowiednie liście pobierać sobie z tej maty i zagrywać. Teraz tak, mamy jeszcze takie drzewo wielkie. Każdy gracz dostaje znacznik takiej wiewióry i tą wiewiórą będziemy mogli się tutaj po tym drzewie wspinać do góry i odblokowywać odpowiednie bonusy, w zależności od tego, gdzie ta wiewiórka sobie pójdzie, na które pole. Na końcu gry również gracz, który jest najwyżej, zdobędzie 6 punktów zwycięstwa, drugi gracz zdobędzie 3, czyli to jest kolejny sposób na zdobywanie punktów. Czyli zdobywamy punkty za zwierzaki, zestawy, zdobywamy punkty z tego drzewa, ale też zdobywamy punkty za grzyby. Każdy gracz w swoim kolorze ma taki zestaw grzybków. Te grzyby są jakby dwustronne. Tutaj mamy małego grzyba, tu mamy dużego grzyba. I duże grzyby, nie małe, ale duże, będą dawały również punkty na końcu gry, dlatego że te grzyby będziemy kładli na liściach, które tutaj są na stole. I na końcu gry, jeśli mamy grzyby na liściach, które ze sobą sąsiadują, no to w zależności od tego, ile tych grzybów mamy, będziemy zdobywać punkty zwycięstwa. Każdy z graczy dostaje taką swoją planszetkę małą, na której ma przebieg tury opisany, akcje, które można tutaj w grze robić, a z drugiej strony jest napisane, pokazane, w jaki sposób punktujemy i za co na końcu gry. Każdy gracz zaczyna też z tymi, tak jak mówię, z tymi grzybkami i gracz każdy zaczyna z 3 takimi kartami liści. I co możemy robić w naszej turze? To jest bardzo proste. Bierzemy kartę, którą chcemy. Kartę, tą, którą wybierzemy, sobie odrzucamy i takiego liścia, jaki jest na karcie, w tym przypadku mamy takiego, dobieramy tutaj z tej maty i dołączamy gdzieś do liści, które już są na stole. Zasada dołączania jest taka, że dwie końcówki, czy tak jakby szpice tego liścia, muszą się stykać z tym, co już jest na stole. Czyli nie możemy go dołączyć w ten sposób, ale musielibyśmy go dołączyć na przykład w ten sposób, żeby dwoma tymi jakby końcówkami się stykał już z liściami. Ten liść ma tutaj 1, 2, 3, 4 takie miejsca tego styku, ale inne liście, w zależności od tego, jaki mają kształt, mogą mieć ich więcej albo mniej. I teraz tak, powiedzmy, że tego liścia dołączymy sobie w ten sposób. On się z tymi, które są na stole, styka w tym miejscu i w tym miejscu.
I teraz w zależności od tego, gdzie dołożyliśmy tego liścia, takie akcje wykonamy. Aha, jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć, że jeśli odrzuciliśmy tą kartę, żeby pobrać tego liścia, a mielibyśmy drugą identyczną kartę na ręce, możemy ją również odrzucić i wtedy rzucając dwie takie karty, a nie jedną, od razu możemy takiego małego muchomorka, grzybka postawić na tym dokładanym liściu. I teraz tak, dołożyliśmy naszego liścia i będziemy wykonywać akcję. Akcję wykonujemy w zależności od koloru, ale nie koloru liścia, który dołożyliśmy, ale od koloru liści, z którymi on się styka. Ważne są te punkty styku liści, do których dołączyliśmy tego naszego nowego. Ten się styka w tym miejscu i w tym miejscu z zielonym, w tym miejscu i w tym miejscu z pomarańczowym. Czyli mógłbym wykonać w tym momencie cztery akcje. Dwie zielone akcje i dwie pomarańczowe akcje. Jakie akcje mam? Zielone, jedna akcja to jest dobranie jednej karty. Czyli w tym przypadku, jakbym zrobił tak, dobrałbym dwie karty liści z tej talii. Pomarańczowe, dobieramy zwierzaka. Mógłbym dobrać w tym przypadku dwie karty zwierzaków. Jeśli tu by były nakład brązowe liście już, ja bym się do nich dołączył. Jedna akcja brązowa, przesuwamy tą wiewiórę o jedno pole do góry na drzewie. Jedna akcja żółta, zdobywamy znacznik słoneczka. Trzy znaczniki słoneczka możemy wydać, pamiętajcie, żeby przesunąć licznik tutaj tych pór roku w prawo. I czerwona akcja pozwala nam dołożyć małego grzyba na dowolnego liścia na stole. Warunek jest tylko taki, że na jednym liściu my możemy mieć maksymalnie jednego naszego grzyba. Albo jeśli mamy już małego grzyba, możemy tego małego grzyba zamienić w grzyba już dużego, dorosłego, bo tylko dorosłe na końcu gry dadzą nam punkty. Jest jeszcze taka zasada, że jeśli mamy jakiegoś, mielibyśmy nakład naszego grzyba tutaj, małego czy dużego, jakiś inny gracz by tutaj się dołączył, to wtedy moglibyśmy za tego naszego grzyba po prostu, ponieważ on tutaj jest i gracz inny dołączył się do grzyba, do liścia, na którym jest nasz grzyb, dostalibyśmy tutaj w nagrodę taki żeton słoneczka. Ale w skrócie idea jest taka, bierzemy kartę, odrzucamy kartę z ręki, jedną albo dwie, jeśli dwie kładziemy liścia z grzybkiem, jeśli jedną po prostu kładziemy liścia i w zależności od tego, do jakich punktów, w jakim kolorze się dołączyliśmy, takie akcje w grze będziemy mogli wykonywać. Te akcje jeszcze są tutaj też nadrukowane na tym drzewie, więc ta wiewiórka się wspinając też takie akcje jeszcze będzie dodatkowo mogła wykonywać. I teraz tak, jeśli przekroczymy tym znacznikiem tą linię tutaj tego frost, czyli przymrozku, i na przykład powiedzmy, że w czasie gry mielibyśmy zebrane jakieś tam różne zwierzaki. Na przykład mamy zebrane tam, nie wiem, co my tu mamy. Wyróbmy sobie tak. O. Mielibyśmy zebraną jakąś wiewiórkę i trzy jeże, to po przekroczeniu tej linii frost, każdy gracz z tych zwierząt, które ma już tam uzbierane podczas gry, może wybrać jeden rodzaj. Na przykład ja wybrałbym jeże i wszystkie karty w tym rodzaju przesuwa na dół swoje planszetki. Te zwierzaki będą tutaj sobie zimować i za ten zestaw zdobędziemy punkty na końcu gry. Za zebrane zwierzaki, jakby powiedzmy na ręce, czy tam włożono obok planszetki, nie zdobywamy punktów, tylko za te, które są na dole. Zimować możemy trzy razy, bo mamy tutaj frost, raz, drugi i jeszcze na samym końcu gry, kiedy gra się kończy, trzeci raz możemy tutaj przerzucić zwierzaki na dół, czyli maksymalnie możemy mieć trzy różne sety zwierząt na końcu gry. Jeśli mielibyśmy te trzy jeże, to też oczywiście w kolejnych rundach moglibyśmy dołożyć kolejne jeże, żeby mieć tych jeży więcej, albo dołożyć inny zestaw zwierząt od nas, to wszystko jakby zależy. I za co punktujemy na końcu gry? Na końcu gry punktujemy tak, za to drzewo gracz, który jest najwyżej ma 6 punktów, ten co ma niżej ma 3 punkty, za dorosłe muchomory, grzybki, jeśli mamy jeden grzybek, po prostu dostajemy jeden punkt. Jeśli mamy dwa grzybki na dwóch sąsiadujących liściach, mamy trzy punkty. Jeśli mamy trzy grzybki na trzech sąsiadujących, mamy 8 punktów. I za każdy kolejny jeden więcej. I za zwierzaki, za zestawy. Jeden zwierzak, jeden punkt, dwa zwierzaki, trzy punkty, trzy zwierzaki, 6 punktów. Każdy kolejny dodaje po prostu jeden punkt zwycięstwa. Czyli za cztery mielibyśmy 7. Możemy wymienić znaczniki słoneczek, jeśli jakieś nam zostały na ręce, i karty liści w przeliczniku 2 do 1. Czyli dwie karty albo dwa słoneczka, albo kartę słoneczko za jednego żołędzia. No i też w czasie gry zdobywamy żołędzie, bo czasami zdobywamy je z tych kart, czasami zdobywamy je z tego toru na tym drzewie. Gracz, który ma tych żołędzi najwięcej, wygrywa całą grę. Jeśli gracie solo, zasady gry dla gracza są identyczne. Gracie przeciwko automie. Automa ma swoją specjalną talię kart. Automa nie wykorzystuje tej talii liści, więc nie dobiera kart z tej talii, tylko w turze automy odkrywacie górną kartę z tej talii i ta karta wam mówi, jaki liść automa będzie chciała wziąć, gdzie go będzie chciała dołączyć, czyli na przykład wzięłaby ten liść i chciałaby go dołączyć do jak największej liczby czerwonych tutaj końcówek. Albo na przykład
pomarańczowych końcówek albo brązowych końcówek. I w zależności od tego, gdzie ta automa się dołączy, takie akcje będzie wykonywać tak jak my. Im więcej końcówek dołączy, tym więcej akcji będzie wykonywać automa. Akcje automy działają troszeczkę inaczej, są tutaj opisane na jednej stronie instrukcji, ale automa robi to samo, czyli po prostu odkrywa górną kartę tego liścia, który tu jest pokazany, będzie chciała dołożyć na planszę do jak największej liczby punktów w tym kolorze. Tu jest też taka na dole strzałka priorytetów, bo jeśli miałaby na przykład automa zabrać kartę zwierzaka, to tu jest pokazane, czy będzie zaczynała od lewego górnego rogu zabierać, czy od prawego dolnego. Czasami na tym drzewie też są jakieś rozgałęzienia lewo-prawo, więc ta strzałka też pokazuje, czy na drzewie ona pójdzie w lewo, czy w prawo, gdyby akurat na tym drzewie się wspinała. Warunek końca gry odpalany jest tak samo. Jeśli to dojdzie do zimy, odpala się koniec gry, albo trzy stosy liści się wyczerpią, też się odpala koniec gry. No i albo my, albo automa, w zależności od tego, kto ma więcej punktów, wygrywa całą rozgrywkę. Więc tak wygląda rozgrywka w Leaf. Leaf jest bardzo ładną grą, pięknie wygląda, pięknie się prezentuje, co można było widać, kiedy pokazałem rozgrywkę. Wszystko jest super, super estetyczne. To jest wersja sklepowa, bo ta gra była na Kickstarterze. Tam niektóre elementy były drewniane, jak właśnie te liście, które układamy. To wszystko jest jakby kartonowe, ale mimo tego wygląda przepięknie. Gra jest też grą bardzo ekologiczną, bo w ogóle nie zawiera plastiku, ani nie ma żadnego insertu, nie mamy żadnych plastikowych folii, nie było folii na kartach, nie było folii na pudełku, pudełko po prostu sklejone z boku taśmą. W środku znajdziecie pełno papierowych, kartonowych pudełeczek na komponenty, na karty, na znaczniki. Każdy gracz dostaje takie małe papierowe pudełeczko, w którym trzyma sobie swoje znaczniki. Super, super jest to wykonane, praktyczne, estetyczne, nie mamy żadnych woreczków strunowych denerwujących. No tu się chwali, bo gra no, jest taka ekologiczna, związana z naturą, przyrodą i też jakby trzymają się tego, wydawca się tego trzyma, jeśli chodzi o produkcję gry, czyli super. Też znaczniki są drewniane, nie plastikowe. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, no mi się w tą grę gra super grało, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Naprawdę jeden z takich fajniejszych abstraktów w ostatnim czasie, w który grałem. Głównie podoba mi się to, że wszyscy gracze tworzą jakby jeden ten, nie wiem, nazwijmy to las, ten jeden obszar z tych liści. Czyli wszyscy dokładamy liście do tego wspólnego obszaru. Bardzo wiele gier takich abstraktów logicznych wygląda tak, że każdy gra ma swoją planszetkę i sam sobie tam dłubie, w ciszy, w spokoju, w porywie z jakiś wspólny rynek, z którego coś tam się dobiera, a tak poza tym każdy tam gdzieś w boczku sobie coś tam dłubie, coś tam sobie układa, interakcji między graczami nie ma żadnej. Tutaj jest duża interakcja, wszyscy budujemy na wspólnym obszarze gry, to gdzie dołożymy liście ma znaczenie, gdzie położymy te nasze grzyby, bo one dadzą nam bonusy, albo jeśli się dołożymy do liści, na których na kadinie gracze mają grzybki, oni dostaną jakieś tam bonusy, więc musimy myśleć, gdzie coś dołożymy my, żeby może niekoniecznie tam dołożył potem liścia przeciwnik. Bardzo, bardzo jest to fajne. Nie ma też końca gry po jakiejś określonej liczbie tur, tylko od graczy trochę zależy, jakby zależy, jak długo gra będzie trwała. Czy ten znacznik tej pół roku przesuniemy szybko na prawo i się gra skończy szybciej, czy nie, czy będziemy dłużej grali. Bardzo fajnie, jest właśnie interakcja między graczami, ma znaczenie, co robimy na stole, co robią inni gracze. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo przypomina mi to zresztą Power Plants, grę, w której też wszyscy gracze wspólnie budowali ogród, więc miało znaczenie, gdzie co dołożymy, no bo inni gracze się też tam potem dokładali. Też mi przypomina Power Plants, jeśli chodzi o te akcje, bo tam było tak, że jak dołożyliśmy kafelek ogrodu, znaczy kafelek jakiejś rośliny do ogrodu, to mogliśmy odpalić jego, ale też mogliśmy odpalić wszystkie kafelki zamiast niego, wszystkie te, z którymi on sąsiaduje. I to jest podobnie, bo nie ma znaczenia, jakim liść dokładamy, ale ma znaczenie, z jakimi liśćmi on się łączy i takie akcje możemy wykonać. Jest to bardzo, bardzo sprytna mechanika. Ja jakichś wielkich minusów gry Leaf nie widzę, powiem szczerze, bo nawet nie mam tego z tego notysiku z plusami, minusami, bo gra jest pięknie wykonana, rozgrywka jest bardzo super, jest przemyślana, gra ma relatywnie proste zasady, chociaż to nie jest najprostszy abstrakt, jaki znam, bo jednak mamy tu grzyby, jakieś drzewa, po którym się wspinamy, zbieramy sety różnych zwierzaków, mamy 5 różnych akcji, dokładamy te liście w odpowiednich kształtach. No jest tu trochę kombinowania, ale zasady są ogólnie do ogarnięcia. Ale rozgrywka jest jakby fajna, jakby no mięsista, pozwala kombinować, taka mózgożerna gra. Bardzo, bardzo fajny abstrakt, więc jakichś minusów tam w sumie nie znajduję w tej grze. Solo działa bardzo fajnie, mamy automę, nie gramy po prostu na zasadzie, że liczymy sobie na końcu nasz wynik i porównujemy z tabelką, tylko mamy przeciwnika, przeciwko któremu gramy, całkiem sprytnie właśnie wymyślonego. Mamy wyzwanie dzięki temu. Bardzo, bardzo fajny wariant solo. Więc jeśli lubicie takie gry związane jakby, no takie abstrakty, takie gry logiczne, gry przyrodnicze, gdzie mam tu jakieś liście, grzybki, zwierzątka, to bardzo, bardzo serdecznie wam tę grę polecam. Oczywiście jeśli lubicie abstrakty takie, w której właśnie nie ma interakcji, czyli sami sobie w spokoju, w ciszy coś tam dłubiecie i chcecie tylko wysiedzieć szare komórki, ale nie konkurujecie bezpośrednio z innymi graczami, no to Leaf wam się może nie spodobać. A jeśli jakby nie macie przeciwko interakcji, to ja bardzo zachęcam wam się z tą grą zapoznać. Ona w Polsce nie była póki co zapowiedziana, nie wiem, czy wyjdzie polska edycja, ciężko mi powiedzieć. Tak jak mówiłem, gra była na Kickstarterze, ale wersja sklepowa
Jakoś za niedługo ma być po prostu dostępna, więc może jakieś polskie sklepy też ją sprowadzą, a może jakiś polski wydawca gdzieś tam w przyszłości ją zapowie. Bardzo, bardzo fajna pozycja. Dzięki za uwagę. Łapkę w górę zostawcie, jeśli macie ochotę. Zasubskrybujcie mój kanał, będzie bardzo mi miło. Link do Instagrama, Facebooka, Twittera mojego zostawię w opisie do tego filmu. No i tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć.